No, czyli są, pięknie. Ale walczy ładnie, no. Patrz, patrz, jak to chodzi, ty. No mówię, Michał, tutaj szły trzy dosłownie, ale nie wzięły. No, ale to dobrze zrobiły. Ale to potem już nic, nie goniły nigdy. Nie. O, jest. Jest, jest. Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Wędkuję w Polsce. Witam was dzisiaj z samochodu. Jestem dzisiaj z Wojtkiem. Siema. I jak widać, pola, czyli rzepa kwitnie. Udajemy się dzisiaj do Gdańska w poszukiwaniu belony. Fajnej, sportowej ryby będziemy łowić z plaży, z brzegu. Mam nadzieję, że coś połowimy, więc zapraszam was do oglądania. No i dobra, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Gdańsku, Brzeźnie. Teraz spacerek przez park i zaczynamy łowienie. Nie, Wojtek? Tak jest. Wędki w dłoń i lecimy. Ale mamy dzisiaj klimat. Plaża. Smażing. Pięknie. Nie, właśnie to jest mało. Tu jest głęboko widać. No widać, bo tu jest, widzisz, płytko, nie? Płytka, a dalej jest głęboko później. No to co, kurde? Próbę generalną robimy, trzeba na klatkę pojawić. Ale klimat nad morzem, powiem ci, podoba mi się, pięknie jest. Całkiem inaczej, nie? Całkiem inaczej, tak. Szum morza, ptaków śpiew. Dzika plaża pośród nas. Jeszcze obrotówka Mikołaj z ostatniego łowienia. To się nam tutaj nie przyda, bo trzeba coś ciężkiego założyć. Dobra. Zaczynam od poczciwego morsa, trujeczki. Taką to zbrojeczką zrobioną, żeby łatwiej było zaciąć rybę. Kurde, niepewność. Ale są fale, ty. No i pierwszy rzut.
No, trzeba uważać, żeby fala nie zakryła. Niby długie buty człowiek ma, ale się naleje. Fali dzisiaj, wiatr dzisiaj nie ma za dużego, ale od północy daje mocno, wieje. O, teraz spokojnie, pięknie, a jak przyszła fala, to prawie pół metra wyższa. Trochę glonów jest. Ale belen jak na razie nie widać. Mam ciężką blaszkę, staram się jak najdalej zarzucić i poszukać ich. Wojtek dzisiaj tylko w krótkich woderach i praktycznie przy tej fali w ogóle nie może wejść do wody. O, znowu idzie duża fala. Oj, 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 oj. Upu! No i znowu dostałem falą. Masakra. Nie ma lekko. Wyszedłem, zobaczcie, dość daleko od brzegu. Jestem tutaj. Wojtek poszedł w drugą stronę zobaczyć. Tam jest głębiej. Ja najpierw spróbuję tutaj te płycizny obłowić. Belona się teraz trze, więc powinna tutaj być. I ładnie nam brać. Ale znowu fala idzie, ja pierdzielę. Hoppa! Grubo. Wojtek jest pierwsza. Jest i pierwsza. No i jest pierwsza belona, udało się złowić. Tak zacięta, weź wiesz, no. Zacięta w dziubek. Jest. Mam stracha trochę, bo pierwszy raz łowiłem belonę. Piękna. Piękna ryba. Fajna jest normalnie, taki ma dziubek. Zielona. Bocian. Ale jakie ma zęby, co? Ma. Fajna, fajna. No nic, Wojtek, nie ma co. Łowimy dalej, nie? Tak jest? Trzeba. Pierwsza. A! Mega cieszy, mega cieszy, super.
No siemano, witam was w drugim dniu balonady. Przyjechałem w to samo miejsce, ale dzisiaj mam troszkę więcej czasu, więc mam nadzieję, że coś więcej połowie niż wczoraj. Wczoraj wpadła tylko jedna balona, kilka nietrafionych brań. No więc tak jak widzicie, z tymi balonami nie jest tak, że za każdym razem nałowimy. Jak to z rybami? Musi być odpowiednia pogoda, musi być troszkę więcej czasu, wtedy można połowić. Ale dzisiaj rano, piękna pogoda, piękny wschód słońca. Dzisiaj będę jeszcze łowił z fajnym gościem, z Michałem Stronkiem, zaraz do mnie dojedzie. Będziemy się witać i zaczynać łowienie. Już teraz trzymajcie za nas kciuki, by lepiej poszło. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, komentarzach i jedziemy nad wodę. Ale jest pogoda, ale jest wschód słońca piękny. Super. Mamy godzinę 6:10. Morze nie jest mocno sfalowane, przepięknie jest. Mam nadzieję również, że belony będą dzisiaj wychodzić i że pięknie połowimy. Podstawa tutaj łowienia, wyposażenia w łowieniu belon w Orłowie oczywiście są długie wodery. Wojtek ostatnio miał te króciutkie i niestety bardzo słabiutko nie mógł wejść do wody, nie mógł dostać się do ryb, więc to jest wyposażenie, które musicie mieć na bank z sobą. W krótkich nie ma co jechać. Chyba że te belony dosłownie trą się pod nogami, ale to trzeba trafić i to dosłownie jest tylko chwilka, parę dni. Tak to później ryby są dalej i niestety musimy wchodzić i brodzić głęboko po sam pas. Pokażę wam teraz patent, jak zwiększyć skuteczność zacięć i wyholowanych ryb łowiąc belony. Zobaczcie, jest zwykła braszka, to jest akurat od Mistrala i dowiązałem do tego grube fluo, chyba 0,60. I zobaczcie, kotwiczka jest oddalona. Powoduje to, że przy tym długim dziobie bardzo fajnie, bardzo łatwo jest zaciąć rybę. To jest jeden z trików, który pomaga wam wyciągać większą ilość belon. Drugim oczywiście jest włóczka, ale ja na włóczkę nie łowię. To wystarczy. Wiem sobie partię takich fajnych wahadeł od Mistrala, zobaczcie. 40 gramów one mają, świetnie to lata, pięknie wygląda, pięknie się błyszczy. Zrobiłem tylko tutaj przedłużkę z fluo sobie, tak samo jak tam. No mam nadzieję, że spodoba się naszym bałtyckim balonom. No zobaczymy, zasięg na pewno będzie tym super. Dobry, cześć, jest i wasz Michał. Jak się nazywa teraz to ten twój nowy kanał, nazwa twojego kanału? Tak, Mr. Bean. I do tego wędkarskie przygody. Wędkarskie przygody. To, tak jest. To Łukasz zaproponował. To był mój pomysł, więc tak, wpadajcie. Tutaj gdzieś u góry będzie link. Wpadajcie do niego, bo kręci naprawdę bardzo, bardzo fajne, merytoryczne materiały. Fajne ujęcie, a my tymczasem przebieramy się i lecimy właśnie tam ku wschodzącemu słońcu, czyli nad morze. Czyli misja belona. Belona, tak jest. Ale piękne morze jest. Słońce świeci. Okulary. Podstawowe dzisiaj wyposażenie na nos. Ale jaka czysta woda u nas w tym Bałtyku, co? O, małe rybki są. Dobrze. Ale widoki, ale ujęcia, Michał, ty. Coś pięknego jest.
Jeszcze tak mówię, no po jednej, chociaż ja tam wymagający nie jestem, jeżeli chodzi o te tematy. A jeszcze myślałem, jedną, wtedy jeszcze kolejną i to... Tak nie będę, wiesz. Nie będziesz łapczywy, no ale jak będą, to to z chęcią weźmiesz, nie? Tam był tylko taki jeden odcinek głomiaski, kamieniaski, a tutaj już dalej cały czas piasek. Kołowrotek i ten piszczy. Tak? No ale tam dalej, powiem ci, mówię ci, na dronie. No bo tam dalej, ja wiem. Tam to na wysokości są nasypane takie wielkie rafy z kamieni, takie opaski, jak na Wiśle. I one powodują, żeby nie zabierało, wiesz, nie zabierało klifu, nie? Tak. I one są dalej no, nasypane troszkę. Ale ja na te kamienie liczę, co mówią, wiesz? Nie no, dzisiaj to sama przyjemność ta pogoda, nie? I ten klimat po prostu. I ten klimat, jak to wygląda tutaj, ten klif. Słoneczko. Flauta na wodzie, na morzu, to jest rzadkość też. Na morzu, na zatoce. Oj tam zatoka, zatoka, no ale zatoka morza, no. No robi to robotę, naprawdę ty. Pięknie. Jeszcze tylko ryby, żeby nam się odpaliły. I będzie wspaniale. Że jak swoje wychodzimy, to zobaczysz. Że... Tak mi się podoba ta twoja nadzieja, powiem ci, Michał. Ale no, ja ci powiem, że ja jestem nauczony, nie będę wspinał. Ja jestem nauczony ten, już się nauczyłem, po prostu wiesz, drukując, no. No tak. Może nic się nie działa, to bachim, tak. Nie masz nadziei, to już żółta bez przekonania i wiesz, co mnie z byle jaką przynęta, jak zawsze masz nadzieję, w każdym rzucie jednak wiesz. Jezu, jest, no to dobrze, pięknie. Kurwa spadła, nie, jest. Jest, jest, ciągnij, ciągnij. Czekaj, czekaj, nawet się podbiorę. No to dobrze. O Jezus Maria. Mówiłem Łukasz, wiara. Tak, czyli cuda. Cuda. Dawaj, dawaj, pięknie walcz, tak jest. Dawaj tu ją, do mnie. Poczekaj chwilę, no. Niech tak powalczy. Patrz, patrz jak fajnie walczy, tak. Poszła. I poszła, kurde ty. Ale nagrana, niech idzie, i tak by poszło. Tak. Ale baja. No i pięknie. Ale... To dobry znak. Bo one no chodzą widzisz, razem, tak. Na wysokości ten, a taka nieduża, chociaż nie wiem, no, ile mogę. No nie dych, była duża, nie, nie, nie. 5 dych, nie? No. Ale dałeś nadzieję. Ale Michał, Michał, szły 3. Tak? Tak, czyli są. No było odprowadzenie teraz rybki, 3 były, znaczy się, że są. Wyglądały dla mnie jak śledzie, albo bolenie, nie? Ale to było tam w Polsce różnie, nie? Na to nie, to mi tutaj, nie? Nie rozumiem, na wodzie do kolan, ten taki, tą sieczkę, ten na rybę, w samym brzegu. Ale też w ogóle, nie wiem, tak, wodzie, to ty też odprowadzały... No mówię, Michał, tutaj szły 3 dosłownie, ale nie wzięły. Nie. O, jest! Jest, jest! O, ale walczy, ty! Ucha, biedne! Super, może się rozkręcę. Ale tańczy pięknie. Jest. Udało się wreszcie. Ale jak walnęła ty. Prawie miałem wlewkę. Co? Prawie miałem wlewkę. A ja wlewkę miałem do tego, do rękawa. Jest, fajnie. Piękna jest. Mamy łowca.
Fajnie, przynajmniej udało się po jednej złowić. Chcesz zdjęcie? No. Ze śmieje chlap. Patrz jak to chodzi, ty. Jest. Pewnie, druga w życiu, tak? Dziubek. Piękne ma zęby. Druga w życiu. Pierwsza dzisiaj. Dobrze, warto było poczekać? Tak. Widocznie to tamten złowi teraz. Widocznie coś się teraz ruszyły, nie? Ale mówił, że ten, że... Masz tą siatkę u siebie? Nie. Do taku? Ja to nie przygotowałem, w sensie tak do wody wszystko, ja, nie? Ja też nie przygotowałem, tak to wcześniej to pomniałem jedną, ale... Jest. Pięknie. I ruszyły się, widzisz? I to w kolejnym rzucie. W sumie po tobie. Super. No, czyli są, pięknie. Ale walczy ładnie, no. Piękna sprawa. Pięknie walczy, co? Tylko nie spadli mi teraz. No. Masz podbierkę sobie. Czekaj, ja mam podbierak. W rękę wezmę. Jest. Dobra, mamy to. Fajna, no. Jest rybcia. Tak jest. Boże. Taka ryba. A cieszy. A tyle radości. Tak. Przyznasz, i to walczy pięknie, nie? Przyznasz, że to jest bardzo wychodzona ryba. Tak, widzisz, ale zaczęły się widocznie. Tak. One się zaczęły. Jeszcze może połowimy, no. Bardzo wychodzona ryba. Tak. Ja wiem, że to jest ryba typowo konsumpcyjna, ale... Ale on się wije. Ale umie. Dostanie drugą szansę. Super. Pora kończyć dzisiejsze łowienie w ten piękny, piękny, wspaniały dzień. Dzień uznaję za zaliczony, rybki były, ale co najważniejsze, pogoda. Pogoda tak dopisała, tak wspaniale się wędkowało, wspaniały klimat. Troszkę buzia się opaliła, jodu się nawdychałem, więc super. No sezon z brzegu belony u mnie uznaję za zakończony. Coraz mniej ryb. Widać, że ryby dalej odchodzą dalej, więc ewentualnie można spróbować jeszcze z łodzi złowić. Coraz mniej wędkarzy też, coraz mniej ryb wyjeżdża, no więc już na ten sezon będzie to już końcóweczka. Ale fajnie, że udało się złowić pierwsze belony w życiu. Fajne, sportowe, waleczne ryby. Na pewno w przyszłym roku też pojadę spróbować belonady, bo to jest super zabawa i każdemu z Was polecam. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak się podobał, pamiętajcie, łapy w górę, subskrypcje, komentarze. Jak się nie podobało, możecie też zostawić na komentarze. Fajne łowienie w morzu, więc polecam każdemu. No to nic, to żegnamy się razem z Michałem. Na razie. Trzymajcie się. Tak, na pewno zobaczycie jeszcze więcej odcinków wspólnych. Wspólnie wędkuje się fajniej. Fajna przygoda. W tym roku na pewno wędkujesz wspólnie w Polsce. Będziemy wędkować wspólnie w Polsce, a może i poza granicami Polski, jak się uda, nie? Zobaczymy, no. Niezbadane są wyroki boskie, jak to się mówi. Dokładnie tak. No trzymajcie nic. Się. Cześć, siemano. Cyganów na wodzie spotykają. Tak. Skończył... Spotykają się i mówią do kamer. Czekaj, tak. Łukasz skończył, no to ja też skończę. Ale z sobą nie. Nie, ze sobą jeszcze nie. Z sobą nie będziemy kończyć, jeszcze nie? Czekamy przelot.